król kulturystyki Robert Burnejka, czyli hardkorowy koksu. Brawo, witamy. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj jest tłusty czwartek, ile zjadłeś pączków, maluszku? No, na razie na głodzie, tylko jajka jadłem, ale mam nadzieję, że macie tutaj sporo dla mnie, starczy. Mamy dla ciebie jednego pączka, mamy nadzieję, że wystarczy, ale to za chwilę. Powiedz, ile kulturysta jest w treningu przed zawodami zjada kalorii dziennie? Potrzebuję 6, około 7 tysięcy kalorii dziennie. Robercie, jeżeli ty potrzebujesz w treningu 7 tysięcy kalorii dziennie, to ile ty wydajesz miesięcznie na jedzenie? No, powiem prawdę, że taniej by było chyba kupić jakąś krowę i trzymać ją na stejki, bo tak wychodzi, ile kalorii, tyle tysięcy wychodzi na jedzenie miesięcznie. Ale to ja mam takie pytanie. 7 tysięcy złotych miesięcznie wydajesz na jedzenie? No mniej więcej tak. Okej. Okay. Powiedziałeś, że dzisiaj jeszcze nie zjadłeś ani jednego pączka, w co ciężko nam uwierzyć, że była tylko jajecznica, więc mamy dla ciebie w takim razie niespodziankę już teraz. Poczuj się, bardzo proszę. Takiego jednego przygotowaliśmy. Pączka dla ciebie, mam nadzieję, że wystarczy. A się boję. Widziałeś kiedyś takiego? To widzę, kurczę, to pączek. Teraz mówimy. Ja może wyjaśnię słuchaczom, niedługo będziecie mogli to zobaczyć na naszych social media. Pączek ma 40 cm szerokości. Jest z marmelado, tak? Tak jak lubisz najbardziej. Ile on waży? Ze 4 kg to waży, co? No, jak dobry talerz na siłowni. Nie, to właśnie chyba bez krojenia, to w całości trzeba go zjeść, tak mi się wydaje. Naszym gościem w Radiu Z był Robert Burnejka, człowiek, przez którego wyginęły dinozaury, bo je zjadł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również, jak się mówi, nie ma lipy. Tłustego czwartku życzymy. Radio Z i już.